Nad jakimi innowacjami pracuje w tej chwili PGE? Jestem odpowiedzialny w grupie PGE za procesy innowacyjne. Mamy szereg projektów, które również dostały dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Między innymi takimi projektami flagowymi to jest sezonowy magazyn ciepła chemiczny, gdzie chcemy akumulować ciepło w lecie, oddawać go w domu do eksploatacji w zimie. Innymi projektami to jest projekt Reliant, czyli projekt, w którym dzisiaj jeżdżące samochody elektryczne mają swoje baterie, ale po zakończeniu eksploatacji coś trzeba zrobić z tym, można nazwać nawet produktem niebezpiecznym, jakim są baterie litowo-jonowe, i chcemy doprowadzić do tego, żeby można było pozyskiwać i odzyskiwać metale szlachetne, które są metalami ziem rzadkich, właśnie z baterii, które są w naszych samochodach, w naszych telefonach komórkowych, w naszych laptopach. To jest bardzo, bardzo potrzebne, by nie zaśmiecać środowiska, to jest po pierwsze, odzyskiwać te najbardziej potrzebne pierwiastki ziem rzadkich, by ta gospodarka obiegu zamkniętego mogła właśnie u nas funkcjonować. Harmonogram tych projektów jest na 2022-2023. No, trzeba jasno powiedzieć, to są projekty o bardzo daleko zaawansowanej technologii, która musi być sprawdzona, zweryfikowana i wyskalowana do odpowiedniej ilości pozyskiwanych tych baterii z rynku. Innym projektem realizowanym przez naszą spółkę Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna to jest zagospodarowanie UPS-ów, czyli ubocznych produktów spalania. Jest ich bardzo dużo, bo to są gipsy, to są żużle, popioły lotne. Chcemy wykorzystać jak najbardziej w obiegu zamkniętym te produkty na rynku, by je można było wykorzystywać. Trzeba przeprowadzić procesy badawcze, zmienić ich strukturę, by nadawały się do budownictwa i oraz innych dziedzin gospodarki.